Jest jedną z najlepszych brytyjskich wokalistek, nie tylko śpiewa, ale również i pisze piosenki. Znana jest m.in. ze współpracy z zespołem Rudimental. Gościem mojej figury TV jest LA, która właśnie przyjechała do Polski ze swoją debiutancką płytą. To niesamowite, jak wiele czasu zajęło mi napisanie tego albumu. Zaczęłam go tworzyć, kiedy byłam jeszcze dzieckiem w wieku 16 lat. Teraz mam 22 lata. Czy na kolejny krążek też będziemy czekać aż tyle czasu? Bez obaw. Kolejny album wypuszczę już w przyszłym roku. Prace nad nim już trwają, także nie ma czego się obawiać. A gdyby LA miała taką możliwość, to z kim, z jakim artystą chciałaby zagrać? Chciałabym pracować z artystami, którzy mają charyzmę. Dlaczego? Jestem ciekawa, jak pracuje ich umysł, kiedy przebywają w studiu. A co robiłaby brytyjska wokalistka, gdyby nie była piosenkarką? Uwielbiam podróżować i to właśnie chciałabym robić. Może brzmi to trochę paradoksalnie, bo teraz też dużo podróżuję, ale są to podróże innego typu. Przeważnie odwiedzam takie miejsca jak studio telewizyjne, sala koncertowa czy lotnisko. W związku z tym nie mam czasu na zwiedzanie i poznawanie innych kultur. Brytyjska wokalistka zdradziła nam, że uwielbia występować przed żywą publicznością. Jestem bardzo podekscytowana z tego powodu. Jak najbardziej lubię śpiewać na żywo. Najpierw piszę się piosenkę po to, aby w przyszłości zaśpiewać ją przed żywą publicznością. Na tym polega piękno tego zawodu. Może nie wszyscy wiedzą, ale LA pisze wiele piosenek dla innych zespołów. Czy nie jest to specyficzne? Nie sądzę, aby było to dziwne. Oddaję kawałki, które napisałam, ale które mi się nie spodobały. Jeśli ktoś chce je wykorzystać, to nie mam nic przeciwko temu. Gościem mojej figury TV była brytyjska wokalistka LA.